Witajcie! Nie nagrywałem parę dni, bo wstawiłem kilka filmów, a nie było jak. Dzisiaj jest okazja ku temu, ponieważ są dwie rzeczy. Na Facebooku zmieniłem nazwę z Marek Anker na Marek Rolnik, także w tej chwili już jest wszystko porządnie poukładane. Jak będziecie mnie szukali, to wpisujcie po prostu na Facebooku Marek Rolnik i tam będzie zakładka, oczywiście wejdzie moja karta, a jeżeli chcecie zapisać się do grupy, to zapraszam Marek Rolnik Team. No i oczywiście jest jeszcze grupa giełda zabytkowych maszyn i części rolniczych. Także też zapraszam, tam możecie się też zapisać. Grupa już coraz bardziej się rozwija, także to jeśli chodzi o takie rzeczy organizacyjne troszeczkę. Druga sprawa, tam na tej górce to byłem, to już widzieliście film, to o tym pokazywałem. Kolejna rzecz, no to widzicie tu w tej chwili pola się koszą. Nie mam czasu, żeby tam pojechać, a tym bardziej, że dostaliśmy informację z firmy, że zmieniamy budowę, zmieniają nam budowę. No i jedziemy, słuchajcie, za Lucernę, na południe jeszcze bardziej. Także będzie takie przedgórze już alpejskie mocno, zobaczymy te góry, chyba powinny być już dużo, powinno być dużo lepiej widać niż teraz. Tu mamy taki krajobraz pieniński trochę, czy może nawet bieszczadzki, to po prostu taki, może bieszczadzki nie, bo bieszczady są trochę wysokie, ale takie po prostu przedgórza, pieniny Beskidy, o to już prędzej. Także mamy tutaj takie coś całkiem ładnie. Zobaczymy, jak jest tam dalej. Pytaliście się, z czego się śmialiśmy z kolegą. Po prostu nie wiem, tak jakoś nas głupawa wzięła i się śmialiśmy. Także bardzo fajnie. Co dalej jeszcze? Na razie nigdzie się nie wybieraliśmy, żeby coś poszukać, żeby coś zobaczyć. Oglądamy, słuchajcie, też w pobliżu jakieś jeziorka, stawy i rzekę po prostu, żeby gdzieś usiąść z wędkami i połowić. Zobaczymy, co tutaj słychać. Wolno tutaj łowić, z tego co kolega mówił, sprawdził, wolno łowić wyłącznie na jedną wędkę i jeśli ma się spławik stały, nie może być przelotowy, tylko stały, i w tym momencie nie trzeba nic, żadnych zezwoleń, po prostu siadamy, łowimy i wszystko jest w porządku. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, a co dalej, to zobaczymy, na pewno coś dogram. Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam budowę, na której pracuję. To jest budowa mieszkaniowa. Tam są jakieś, widzicie, pociągi sobie jeżdżą. Tu jest ten cały krajobraz miasta. Tam dalej jest starówka, jakiś most widać. Tu są domki sobie, takie dźwigi. O, tam jeszcze dwa. Tu Wam jeszcze pokażę, słuchajcie, z tej strony. Z tej strony są jeszcze dwa dźwigi, widzicie? No, całkiem ładnie, elegancko, ale to za chwilę, bo kolega poszedł, muszę rzucić mu kabel. Bo będziemy prądu tutaj potrzebowali trochę. O nie, muszę to inaczej, bo jedną ręką to lipa, ale zaraz to ogarniemy. No a dzisiaj ostatni dzień na tej budowie. No i dlatego postanowiłem to nakręcić, ten film, bo teraz przenosimy się do Lucerny. No ale przy okazji chcę Wam pokazać, jak wyglądają mieszkania w Szwajcarii. No, to zobaczcie, tutaj w każdym razie taki opokoik jakiś jest. Tutaj mamy, słuchajcie, też jakieś takie świetliki, nie wiem, może to kuchnia będzie. Tutaj takie tarasy, to są zapewne dwa mieszkania, słuchajcie, bo nie sądzę, żeby aż tak wielkie były. Tutaj następny taki sobie pokoik, wyjście z klatki schodowej. Tutaj
trochę ciemno, nie wiem czy to będzie widać. Łazienka. Łazienka jest podwójna, może zobaczymy też tutaj, my robimy w tej chwili, widzicie te rury wentylacyjne. Takie tak zwane sztichzony. To są to po prostu kominy wentylacyjne, nic więcej. O, a tu jest już drugie mieszkanie, osobne. I tu jest ta druga łazienka, tu będzie ścianka działowa i rozdziela po prostu te całe pomieszczenie na dwie łazienki. Tak wygląda. W sumie całkiem przytulne mieszkanka, ale bardzo wam powiem ekskluzywne, jeśli chodzi o to, ponieważ tutaj w tej chwili tego nie widać. Może to będzie chyba z tamtej strony. Nie, to akurat tutaj też nie, ale tam są, słuchajcie, o jak jest tutaj na przykład ściana betonowa, wylewana, to ona jest dodatkowo okładana jeszcze cegłą taką na 20 cm, czy na 25 w tej chwili, nie pamiętam, także to będą bardzo ciepłe i bardzo drogie mieszkania. One wszystkie już są tutaj sprzedane albo wynajęte, także, także tu po prostu jest coś takiego, że to jest pełen ekskluzyw. A jeszcze, słuchajcie, mam ochotę wejść na ten dźwig. Akurat na ten właśnie, bo on jest chyba najwyższy na tej budowie i zobaczymy, czy mi się uda. Najpierw muszę pogadać z kierownikiem, że chciałbym tutaj po prostu nagrać widok z dźwigu. Nigdy w życiu nie wchodziłem na taki dźwig i powiem wam, że mam trochę pietra, bo taka wysokość to już jest wysokość, ale zobaczymy, może się uda. To tyle na razie i widzimy się niebawem. Witajcie! Piękny dzień. Oczywiście jest stare mądre przysłowie, nie chwal dnia przed zachodem słońca, ale tak właśnie wyszedłem teraz rano i nie mogłem się po prostu powstrzymać. Słoneczko świeci. Słuchajcie, wczoraj miałem, bo dzisiaj jest sobota po pracy, miałem wczoraj wam pokazać, jak wchodzę na ten dźwig, ale niestety kierownik budowy się nie zgodził. Afera byłaby straszna, także nie chciałem po prostu ryzykować żadnej awantury, wobec tego się nie dało. No ale co jeszcze? Dzisiaj, wczoraj był ostatni dzień na tamtej budowie, zmiany planów i tak dalej, przerobienia różne, tam po prostu kuchnia okazuje się, że źle, bo tam ścianka nie może stanąć i tak dalej, i tak dalej. Więc budowa została ogólnie rzecz biorąc wstrzymana. No a w tym czasie po prostu dostaliśmy nowe zlecenie koło Lucern, więc jutro z samego rana tam po prostu jedziemy. No i zobaczymy, jak tam rejony wyglądają. W kilku komentarzach pod różnymi filmami, bo tak, o, też oglądam sporo różnych filmów waszych. No i też tam piszę właśnie, że wyjeżdżam do innego miasta, innego regionu w tej chwili tutaj w Szwajcarii i to wszystko się zmienia. Dzisiaj można powiedzieć ostatni dzień, jutro z samego rana wyjazd, będę szukał nowego pokoju, zobaczymy, jak to tam wszystko będzie wyglądało. No a w międzyczasie widzicie tutaj ten piękny fioletowy krzak kwitnący. Ja tam zrobiłem, przygotowałem taką szczepkę, można powiedzieć, zobaczymy, czy to się ukorzeniło. Też widziałem taki system, sposób w internecie, go podpatrzyłem, no i zobaczymy, czy to się udało. Co prawda krótko, bo to około 10, może 12 dni w ten sposób jest zrobione, powinno być około 3 tygodni, ale jeżeli tam po prostu jakieś zalążki korzonków się pojawiły, no to znaczy, że są spore szanse do tego, żeby to się ukorzeniło. Oczywiście wezmę jakiś, no doniczki nie mam, ale jakiś worek po prostu czy coś, nasypię garść ziemi i posadzę to, zaleję dobrze wodą i zobaczymy, czy się ukorzeni. Jeżeli tak, to przywiozę takie coś do domu. To tyle, jeśli chodzi o takie tutaj rzeczy organizacyjne, a w tym czasie co jeszcze? Będę na pewno szedł gdzieś na spacer, zobaczyć coś ciekawego, może jeszcze po prostu przejdę się tutaj po tym Lufingen, ale może zobaczymy, podjedziemy gdzieś jeszcze na jakąś wodę, zobaczyć jak tutaj wygląda, bo jest tutaj niedaleko Ren, on tam pięknie sobie płynie, jest taka fajna miejscówka, gdzie tam dużo ludzi po prostu się kąpie i tak dalej, także w łowieniu ryb nawet nie ma mowy, ale powiedzmy może tam jakieś kąpiele czy coś takiego, zobaczymy jak to wszystko wyglądało. No to tyle z tego filmu. Poskładam to wszystko razem, puszczę wam. Jeszcze tam na koniec, po prostu nie wiem, czy to wy zobaczycie, ale tam na samym końcu, gdzie jest ta kwadratowa taka łacha zboża, to pasie się stado krów na tym zboczu i wszystko to bardzo ładnie, fajnie wygląda. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!